Dziś pokażę Wam, jak wymienić żarówkę pozycyjną postojową w samochodzie osobowym Ford Focus MK2. Co musimy zrobić pierwsze? To musimy odblokować naszą przednią lampę. Jest tu taki zatrzask, blokada w samej lampie od strony właśnie wewnętrznej pojazdu, od strony silnika. Musimy obniżyć na sam dół, jakimś okrętem płaskim bądź krzyżakowym sobie tutaj wspomóc. Dość ciężko jest to zrobić, tym bardziej pokazać kamerą, ale widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Teraz sobie odkręcimy Torxa T30. Jest tylko jedyna śrubeczka, która blokuje, trzyma naszą lampę. Wyciągamy sobie lampę na zewnątrz, w naszym kierunku. Jak widzicie, sam demontaż, wymiana lampy w tym samochodzie nie należy do trudnych. Odkręcamy sobie jedyną śrubeczkę, prawdopodobnie jest tutaj krzyżak. Naciskamy z prawej i z lewej strony po dwa zatrzaski. Dwoma paluszkami wyciągamy pokrywę, osłonę oceniającą żaróweczki i szukamy żarówki postojowej, pozycyjnej. Chwytamy sobie za wtyczkę, chwytamy sobie za żaróweczkę, wyciągamy żarówkę. Najlepiej to robić oczywiście w rękawiczkach. Tu jest prawdopodobnie żarówka W5W. I wkładamy na swoje miejsce, wpinamy z powrotem.